Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menager. Przypominam, że partnerem kanału jest Ergol.com. Z kodem Koza macie 7% zniżki. Gorąco polecam zostawić także łapkę w górę, zasubskrybować kanał. Słuchajcie! Ta Majorka w ostatnich godzinach okna transferowego została naprawdę fajnie przebudowana i liczę, że teraz te wzmocnienia naprawdę przełożą się na dobre występy naszych podopiecznych. Robimy jedną zmianę, a mianowicie morillo między słupkami, ponieważ jest to starcie pucharowe. Zastanawiam się, czy chciałbym coś jeszcze tutaj zrobić, coś jeszcze tu dołączy, dołożyć, dołączyć, ale nie, wydaje mi się, że nie będziemy kombinowali bez rotacji większej, bo i tak zmieniliśmy przecież formację przed meczem z Bilbao i z Baskami. Wygrywamy, 1-2, Fresneda po raz kolejny wpisuje się na listę strzelców i tak jak w piątce obrońców to nie do końca dziwiło, no bo przecież był to zawodnik, który yy, no, jest bardziej eksponowany, bo ma ten korytarz otwarty w tej formacji, którą zaposzczyliśmy z Paris Saint-Germain, tak tutaj w czwórce obrońców dobra dyspozycja, to jest coś, co cieszy mocno. Gramy zaraz w kolejnym pucharowym starciu z... Yy... Właśnie sobie uświadomiłem, że mamy luty. Eee, właśnie sobie uświadomiłem, że mamy luty. I w ogóle mi nie boli to, że my zrobiliśmy tyle transferów w luty. Ale ja mówiłem tak, jakby był sierpień w zeszłym odcinku. Teraz sobie to uświadomiłem. Jakoś do mnie to dotarło. Znaczy, w ogóle eee, w sensie w ogóle mnie nie boli, że zrobiliśmy tak obszerne okno transferowe, bo uważam, że zbudowaliśmy się przez te dwa okna w naprawdę, bo tu mamy e, podsumowanie dwóch okien, prawda? I uważam, że się zbudowaliśmy w te dwa okna fenomenalnie, bo to jest w ogóle raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. E, osiem transferów, dwa okna, to nie jest jakoś mega dużo. E, ale teraz się zorientowałem mówiąc o wypożyczeniu bramkarza i dlatego wszyscy chcieli wypożyczenia na krótki okres, no tak. Trochę, trochę tam przyznam szczerze że się zakałapućkałem. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bo teraz widzę, że mamy ten puchar Hiszpanii. To, to jakby tak trochę mi to nie pasowało. Nie wiem czemu. Mój mózg był w ogóle w wakacje. E, jakoś byłem przekonany, ale to nie jest problem. E, ja chcę tylko zobaczyć jedną rzecz, a mianowicie e, gramy z Kluby Brusz. Okej, okay, dobra. E, więc fajnie, fajnie. Wszystko super, wszystko super. E, czuję, że pod ostatnim odcinkiem musiał być śmiesznie w komentarzach. E, ale mam nadzieję, że. E, że, że, że wszystko jest ok. Dobra, słuchajcie, robimy zmiany i tak, e, pojawi się na boisku e, w meczu przeciwko Realowi Musa, jako taki defensywny prawy pomocnik, e, pojawi się e, także e, po raz pierwszy e, Czerki, to jest mecz, w którym on zadebiutuje, w dodatku oczywiście Murillo między słupkami i damy szansę Hermoso, bo tu się trochę zmęczenia pojawia, więc parę zmian zrobionych, zobaczymy jak one przełożą się na wynik tego starcia z Gramy u siebie teoretycznie i wygrywamy po rzutach karnych. Piękna sprawa, słuchajcie, to jest coś e, naprawdę fenomenalnego, ponieważ gramy dalej e, i eliminujemy Real Madrid. No to, 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 to smakuje. Tu, tu się oddycha. E, to jest coś naprawdę fenomenalnego. Jak to wygląda, jeśli chodzi o starcie z Hetafe? No tutaj w lidze musimy łapać punkty i to jest teraz bardzo istotne, e, ale trochę zmęczenia też się tutaj pokazuje, więc tak, na pewno Fernandez dostanie swoją okazję, e, wskoczy do składu Sebajos, o tym jestem święcie przekonany. E, tu robimy zmiany tego typu. Zobaczcie, jakie jest zmęczenie. Dobrze, że tutaj e, paru tych zawodników mamy do, e, do, do wstawienia. No, mógłby tu zagrać Fiorentino, ale to jest zbyt defensywny piłkarz. Ale zagra tu i Fatau też jest zmęczony. E, dużo tego zmęczenia, więc tak. Na pewno zagra sobie Ivi i zagra Tiz więc Ivi zagra z lewej strony. No, to nie jest. Ten skład tak nie powinien wyglądać. Nie? To. To nie powinno tak być poukładane, ale będzie. No bo zwyczajnie być musi, e, w związku z tymi wszystkimi obciążeniami, które czekały nas ostatnio. Ale, no nie, chciałem powiedzieć ale, ale niestety. E, Hetafe okazuje się być od nas lepsze. No trzeba taki wynik niestety zaakceptować. E, szkoda. No ale wracamy teraz do, do Hiszpanii, do hiszpańskiego pucharu i zobaczymy jak to będzie, no mamy teraz te wypożyczenia za Romana, ale to możemy sobie zamknąć w takim razie, to nas nie interesuje i powiem szczerze, no wydaje mi się, że na najbliższy czas to my zrobimy taką zmiankę bardziej na stałe, akceptujemy w takim razie to podejście, no i szykujemy się do starcia z Dumą Katalonii, E, tu będzie parę roszad, zagramy defensywnym bokiem bardziej, a mianowicie tutaj wystąpi sobie Ermozo, ale nie, nie wystąpi, bo jest zmęczony, więc e, tak naprawdę robimy tutaj tylko tę zmianę e, i jesteśmy gotowi do tego starcia. Więcej tutaj nic nie ruszam, mam nadzieję, że e, uda nam się tutaj przejść dalej e, do kolejnej fazy. Tak też się dzieje. Simeone i Pawlidis, ten duet napastników naprawdę e, wygląda dobrze. No to niesamowicie się ułożyło to zimowe okno, bo dużo tych wzmocni, ale z dużych pieniędzy też to się nie ma co dziwić. No i teraz też te bardziej wygórowane ceny, niektóre e, wydają się być e, mega zasadne. Dobra, gram teraz z Rajo i to jest mecz, który naprawdę trzeba wygrać, e, więc liczę, że nam się to uda. E, czy chciałbym zrobić jakąś zmianę? Nie, ta drużyna wychodzi, e, nic tu nie ruszamy i z wajekano wygrywamy, zatem wycieczka do Madrytu, do Vallecas jak najbardziej udana i nie ma się co, nie ma co się dziwić, mojej radości mam nadzieję, bo przeskakujemy, słuchajcie, Rajo w tabeli, więc to jest naprawdę istotne, a teraz zmieniamy sobie także plan tygodnia, po tym zwycięstwie dajemy sobie odpoczynek, bo tam czeka nas gra z Belgami, a potem od razu z Baskami, więc tutaj naprawdę trzeba będzie mocno się do tego wszystkiego dostosować. Mario Hermoso w tym meczu raczej wystąpi e, i zobaczymy, jak się to poukłada. E, zatem, e, jakim ja składem chciałbym wyjść i chciałbym tutaj po prostu dać Hermoso szansę z lewej strony, ale nie. Zagramy tak jak. Słuchajcie, ostatni mecz wygraliśmy. Trzymajmy się tego. E, jedyne, co mnie w tym momencie interesuje teraz, to. E, Wyjście Czerkiego, ale wiecie co? Eee, chce mieć ten potencjał ofensywny, a Czerki dostanie miejsce za Borgesa. Po prostu w ten sposób zobaczymy, jak sobie poradzi na boku. Eee, Kluby Brusz, fajnie by było tu dobrze zacząć. I zaczynamy bardzo przyzwoicie. Eee, 3 do 1. Simone dwa gole, Fataou z brameczką, eee, więc cieszy dobry występ tego zawodnika. Bardzo udane zawody w wykonaniu Czerkiego na 7-0 na boku. To też jest coś, co e, musi nas cieszyć, że, że, że taki zawodnik się dobrze wprowadza do tej drużyny. E, no i teraz odpoczynek i bardzo, bardzo ważny mecz, e, bo Bilbao, jak widzimy, jest e, cztery oczka nad nami, więc tutaj trzeba rwać punkty w tej lidze e, hiszpańskiej. Czy chcę coś zmienić? Chciałbym dać e, szansę występu Hermoso, na pewno jego tu zobaczymy i wiecie co, w ogóle na Bilbao wyjdziemy tą piątką, bo tam łatwiej będzie mi się zrotować pod to e, więc patrzymy sobie na to i tak tu zagra sobie Hermoso, idealnie e, Fresneda zostaje natomiast tu Ceballos, Angelino no i właśnie, nie chcę dać Garci tylko chciałbym dać e, Musaha tutaj, o i wygląda tu dużo lepiej e, Simone wtedy ustąpi miejsca Antistowi e, który jak wchodzi to robi robotę dobrą, e, tu możemy zrobić sobie jeszcze takie zmiany no, i teraz ta ławeczka e, wygląda naprawdę dobrze. Hermozo, e, no nie, 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 ty nie będziesz kapitanem. Drużynę wyprowadzi tutaj. E, no, i właśnie to jest dobre pytanie: kto? I wydaje mi się, że mógłby to spokojnie być Angelino. E, nie ma on największego stażu w tej drużynie, ale i tak ma spory, bo tutaj widzimy, że no, to, to jest drużyna po wielkich przebudowach, ale dzięki temu też e, no, osiągamy to, co osiągamy, i mam nadzieję, że osiągniemy 3 punkty w kraju Basków. Remis, zalewiony, strzela bramkę. E, patrzymy na e, sytuację, trochę jej stworzyliśmy. E, Morio na pewno nie jest tym, który zawalił w tym meczu, ale no, no powinniśmy tutaj być bardziej szczelni, piątko. No, i na taką szczelność, na brak straconych goli, liczę w starciu z Brugią. E, mamy oczywiście dwie bramki przewagi nad nimi, e, ale mam nadzieję, że uda nam się tutaj jeszcze, e, jeszcze coś dołożyć, żeby nie było nerwóweczki. Więc tak, Morio zagra na pewno. E, zobaczymy tutaj drobne odpoczęcie e, i wejdzie sobie tu kopetę. E, Iwi dostanie szansę. I Fernandez. Więc troszeczkę wprowadziłem Roszat, ale też nie uważam, żebym tutaj jakoś, wiecie, straszliwie yy, nam namieszał. Wydaje mi się, że to jest sensowne yy, i daje też możliwość odpoczynku paru zawodnikom. Zobaczmy. Z Brugią w Brugi. Remisujemy. 2 do 2. Bardzo dobrze. W sensie nie jest to rezultat, który cieszy patrząc na pojedyncze starcie, ale biorąc pod uwagę to, że troszeczkę pomieszaliśmy skład no i przede wszystkim, że przechodzimy dalej. Yy, to jest to coś, co co sprawia, że ja jestem jak najbardziej zadowolony i tu e, teraz skupiamy się już na starciu z Villarreal, e, wrócimy sobie do tej czwórki obrońców, e, patrzymy sobie na e, szkółkę, czy coś tu się wydarzy no niestety nie, więc pousuwać możemy sobie absolutnie e, wszystkich, bo niezależnie od wartości to te potencjały po prostu no, nie sprawiają, że ci piłkarze mnie interesują e, ja wiem, że jest sporo uwag na temat tego jak tę szkółkę prowadzę, ale koniec końców uważam, że jest to prowadzenie e, dobre patrząc na efekt, bo e, niektórych juniorów sprzedajemy za bardzo duże pieniądze. Bardzo dużo piłkarzy. E, w drużynie e, ma szansę, z, jakby, jeżeli ktoś ma szansę zaistnieć, to potem. Może być nawet istotnym elementem jak Borges, więc ja tutaj widzę, e, że. No, same plusy przyznam szczerze tego prowadzenia i, i uważam, że jest ono niezłe. E, natomiast teraz tak, jeśli chodzi o, nas, o chodzące spotkanie, chciałbym tu zobaczyć Czerkiego na prawej stronie e, 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 i w ten sposób chciałbym, żeby to wyszło. E, plus, skoro jest tu zmęczenie, to Autizdy dostanie szansę, e, bo on jak wchodzi to strzela i liczę, że tak będzie tym razem i że ten mecz wygramy. Remisujemy, Fatału z golem. Tak bardzo nie umiemy znaleźć tego rytmu punktowania. Nieważne czy zmieniam formację, czy zmieniam piłkarzy, czy trzymamy się jednego. Po prostu e, to nas e, e, to nas zwyczajnie tutaj przytłacza. A to jest półfinał grany na dwa mecze. Okay, czyli z Barceloną sytuacja jeszcze nie jest wyjaśniona. Jedziemy na Camp Nou e, i tu może być naprawdę niewesoło. Dobra, zagramy sobie w takim razie troszeczkę e, nie powiem, że autobus. Ale podejście defensywne. Zatem towarzysz na lewej pomocy, Hermoso na lewej obronie. Eee, na prawej stronie Musach, który wie jak broń. Środek pomocy to Garcia i eee, Angelino wpuści tutaj. Mimo wszystko, Florentino. No niezbyt właśnie. To mi się niezbyt podoba, bo ten Florentino się tu nie odnajdzie. Zatem zdejmiemy napastnika. Damy go sobie tutaj SPD. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Florentino, tu zagęszczenie środka. Jeszcze tu wejdzie sobie Dani Sebajos i na ataku e, samotny e, Simeone. Drobne zmiany robimy i yy, jesteśmy gotowi na to starcie tu chciałbym jednak zobaczyć, nie, Morio Morio dostaje kolejną okazję, liczę, że uda nam się tu zwyciężyć, jednobramkowa zaliczka czy wystarczy, żeby na Camp nou pokonać Barsę? Nie, nie pokonujemy ale remisujemy i przechodzimy dalej słuchajcie, Simeone strzela, Angelino strzela ale patrzę na te oceny, na przykład na tego Fiorentino, Florentino i muszę powiedzieć, że tutaj to możliwe, że będzie kolejny element, który e, będziemy, go, którego go, będziemy gotowi się po prostu pozbyć, bo ten chłop no, nie oddaje, zwyczajnie, uważam, że nie oddaje. Dobra, e, gramy teraz z Sewillą, e, to jest piąte miejsce, to już jest 6 punktów straty i na tym etapie sezonu to już są e, solidne różnice, takie, nad którymi trzeba się pochylać. E, no i mam nadzieję, że takie, które powoli będzie udało nam się e, redukować. Hermozo lekko zmęczony, więc tu robimy tego typu zmianę. E, tu zaprosimy Angelinio do podstawowej jedenastki. E, I tu wskoczy sobie. No to zagramy ofensywniej po prostu, ale zostaniemy przy tym układzie. E, zagramy w ten sposób. E, po, formacja z SPO i zapraszam Czerkiego. E, zatem tak to wszystko się poukłada. Tavares e, pojedzie. E, nie, nie pojedzie. Tutaj zapraszam Borchesa e, i jest dobrze. Rajkowicz, no nie wracasz. Tu Morio dostaje szansę i mam nadzieję, żeby nie mogli być zadowoleni z poczynań naszego młodego bramkarza przeciwko Seville, Gramy u siebie i remisujemy jeden do jednego, strzela szerki, to oczywiście jest miła wiadomość ale nasza nieumiejętność wygrywania w lidze boli. No i mamy bardzo dobry opis w prasie, że Majorka jest w poszukiwaniu formy, a zespół przeciwko któremu tę formę mielibyśmy znaleźć to nie jest łatwy rywal. E, Atletico e, Madryt czeka na nas w lidze, a w lidze Europy czeka na nas Liverpool gramy u siebie i przyznam szczerze ja ufam temu zestawowi zawodników i wierzę, że on da radę z The Reds, ale będzie mega ciężko no, i zaledwie jedną bramką przegrywamy, ale zobaczcie na liczbę sytuacji, na liczbę strzałów. No, to, to, to był koncert drużyny Klopa, i to jest problem. No, bo skoro byli w stanie zagrać tak na wyjeździe, to pytanie, jak to będzie wyglądało e, e, na Enfield, które po prostu dodaje mi jeszcze bardziej skrzydeł. E, I powiem szczerze, no, boję się tego, tego e, meczu, e, więc e, przyznam, że zrobimy tak. Nadal masz miejsce w składzie Rajkowi, i właśnie cię przerzuciłem do tej jedenastki, e, ale zrobiłem, słuchajcie, to po to, żeby zobaczyć też, e, no, bo robimy dużo roszad obecnie, a wie, e, ale e, no, z, z Bramkarz był, z był stałą, ale kiedy spojrzymy,. Ujrzymy teraz na y, poczynania tego golkipera. Wydaje mi się, no że tutaj to nie wygląda za dobrze. Chociaż z 12 występów 6-7, ale jedno czyste konto. No zobaczymy. Rajkowicz dostaje teraz szansę. Troszeczkę posiedział. Mam nadzieję, że wiecie, y, to go zmotywuje do tego, żeby chociażby na y, Wanda poradzi, pojawić się, z, po, po, poradzić sobie i pokazać się z jak najlepszej strony. Hermoso, Ceballos. Y, Musach i, yy, i czerki, where is czerki my G? Tu zobaczymy, jak sobie to, jak się to yy, poukłada. Zatem na wyjeździe. Przegrywamy jeden, trzech i to jest zła informacja. Bo to jest też nasz rywal z meczu Pucharowego. E, więc tu muszę przyznać, że jestem naprawdę zaniepokojony e, i też nie wiem jednej rzeczy: czy zwycięstwa w, ca w Pucharze gra w Europie i my się już musimy nad tym zastanawiać. Bo e, słuchajcie, no. My do tej Europy, my od tej Europy jesteśmy teraz naprawdę daleko. Bo i w lidze, i w lidze mistrzów naprawdę tutaj się to może skończyć źle. Szykujemy się do tego starcia. Chciałbym zobaczyć tutaj na lewej stronie Angelino. Musimy podejść do tego niestety trochę inaczej. Zatem tu Angelino za Tavaresa. Tavares w tym meczu nie gra. Maksymalizujemy sobie tutaj swój potencjał i tu zaprosimy Czerkiego. Ja widzę lekkie zmęczenie. No to i Wilopes w takim razie. Dostanie szansę i liczę na to, że pojawi, pokaże się on z jak najlepszej strony. Jest to dla niego no, taka okazja, żeby naprawdę udowodnić, co potrafi. Na enfield może zagrać koncert i zobaczmy, czy zagra. Czy przejdziemy dalej? No, niestety. Ale no. No to jest problem. No, to, to jak wylosujesz taki Liverpool, no to to jeszcze jest nie ta dynamika. To jeszcze nie jest ten moment, w którym my jesteśmy gotowi na Liverpool, nawet taki, który jest na poziomie ligi Europy. No. Patrzę tutaj na to zestawienie, i tak naprawdę uważam, że poza Liverpoolem, w tej drabince, bylibyśmy w stanie pokonać każdego. Patrzę tutaj. No, i tak naprawdę e, Newcastle jest tu najmocniejszym rywalem. Widzicie, no, no, trafiło się losowanie brutalne. Naprawdę brutalne, tylko pytanie, czy zarząd będzie w stanie to zrozumieć? Bo wiecie, my możemy mówić tutaj swoje, ale teraz naprawdę muszą nas zacząć bronić wyniki, bo e, my jesteśmy już realnie daleko od Pucharów. Sevilla to jest szóste miejsce i to jest 43 punkty. Co prawda, jest to jeden mecz rozegrany więcej niż my, ale. E, no jest to problem, jest to problem. Tyle samo, tyle samo spotkań, co my ma Atletic Bilbao. No i to jest 45-oczek, więc teraz gonienie tej czołówki jest dla nas po prostu najważniejsze. Zastanawiam się, naprawdę się zastanawiam, jak powinno to wyglądać, bo... Eee, wydaje mi się, że nieważne co ustawiam, to po prostu to nie wygląda dobrze. Więc e, spróbujemy jeszcze jednej e, opcji. Nie, nie będziemy importowali składu, chociaż wiecie, co możemy zaimportować, bo, bo to jest taki skład, właśnie, który chcę ustawić. Po prostu przejść na takie proste, nowoczesne 4-3-3 e, z środkowym pomocnikiem defensywnym, z dwoma pracującymi pomocnikami, e, czyli tu Garcia, oraz w naszym przypadku Angelino z lewym obrońcą, z prawym obrońcą, którzy się będą włączali, z jednym napastnikiem. I dwoma skrzydłowymi schodzącymi do środka e, czyli w tym przypadku no, będzie trochę inaczej, ale fatał jest obunożny, więc możemy na takie ustawienie pójść. E, robimy tutaj tylko tę zmianę. E, ten skład zapisuje i ten skład dostaje od nas szansę e, na najbliższe spotkania, bo no, nie wygląda to dobrze. Opaskę kapitańską też powinniśmy komuś wręczyć. Tu ją ma Ermoso. Wydaje mi się, że my ją damy e, Angelino i zobaczymy, jak on będzie sobie z nią. Eee, poczynał I, i zapisuje to I, i tak będziemy starali się dojechać do końca sezonu liczę, że to 4-3-3 będzie odpowiedział, bo szukamy różnych ustawień ale one po prostu nie oddają, nie jesteśmy w stanie znaleźć formy, gramy z ostatnią drużyną w tabeli na przełamanie jest to mecz idealny no i wygrywamy, Fatau poradził sobie świetnie Angelino dobrze, eee, Pavlidis eee, wchodząc z ławki zdobywa bramkę, więc to musi cieszyć no, ale my musimy tej radości e, z trzech punktów ligowych doznawać teraz niemal co mecz, e, bo sytuacja naprawdę nie wygląda dobrze. To jest marzec, a w zasadzie już kwiecień, e, i tutaj naprawdę trzeba będzie bardzo mocno e, się skupić na punktowaniu. Zresztą, słuchajcie, zobaczmy, jak to wygląda w kalendarzu. E, więc, tak, mamy w tym, w tym e, miesiącu bardzo dużo spotkań, na których można też zapunktować. Przyszłym też, więc zobaczcie, no tu tak naprawdę pokonać powinna nas tylko Barcelona i może Real Sociedad. <laughs> ale z nimi możemy walczyć. W tym, me, w tym miesiącu trzeba wygrać wszystko. Jeżeli się nie będziemy potykać, będzie ok. Jestem o tym przekonany i że będzie Europa, ale musimy wreszcie złapać e, tempo i, i po prostu grać dobrze. Ja wiem, jak to brzmi, ale to wszystko jest w naszym zasięgu. No ale nie na nakampnął. Niestety nie na nakampnął. Mateusz Guinduzi daje zwycięstwo w Dumie Katalonii, które byliśmy w stanie już raz pokonać w tej karierze. Znaczy w, w dwóch meczu widzieliście jak to wyglądało. Ale teraz to zostawiamy za nami. Celta Vigo. E, no i to musi być zwycięstwo. Jedna zmiana się tylko pojawi. E, Pawlidis e, zagra sobie na ataku. I zobaczymy jak on będzie tutaj występował. Majorka Celta Vigo. Remis 2 do 2. E, Morio zagrał nie najlepiej. I to jest pierwszy kandydat do zmiany, przyznam szczerze, jeżeli chodzi o, o taki element drużyny, bo daje mu szansę, a tracimy tych goli naprawdę dużo i to tak bardzo dużo. Ale no spróbujemy jeszcze raz spróbujemy jeszcze raz dać mu e, możliwość wykazania się w meczu z Realem Sociedad, który jest dla nas, e, no chciałem być six-pointerem, ale drużyna San Sebastian też nie radzi sobie najlepiej, ale w tym meczu wygrają, prawda? Tak jest, oczywiście, że tak, patrzymy na oceny, bramkarz fatalnie, całe zestawienie defensywne zagrało po prostu źle. Szukam tego ustawienia, które byłoby w stanie zagwarantować nam po prostu punkty, ale my nie jesteśmy w stanie tego znaleźć, dlatego też ee, zrobimy tak, że szykujemy się na mecz z Levante i w ogóle to jest spotkanie, po którym będzie potrzebny odpoczynek ee, i to sobie... Już od razu, niezależnie od wyniku to już ustawiam, bo zaraz będzie e, starcie finałowe, więc e, tu ustawiam sobie odpoczynek. E, no i musimy tutaj zagrać dobrze, e, ale nie obędzie się bez paru zmian, więc tu e, Frances i e, Florentino i Angelino i Ceballos. E, prawa strona to będzie Musach na takiej trochę nie dla niego pozycji, ale zagra. E, tu Fernandez. I tu Borges, więc tak to robimy W dodatku Antis dostaje szansę I nie, zagramy po prostu Wyjdziemy tutaj ofensywnie 4-3-3 ofensywne się nam tego, z tego zrobi I tutaj Lopez Więc robimy jeszcze Zmiany I Rajkowicz Dostaje szansę, bo Rajkowicza pewnie Zobaczymy w finale, bo Ten bramkarz młody no nie dowozi Więc zobaczymy Majorka Lewante Przegrywamy 2 do 3. Rajkowicz fatalny występ. Zresztą jak cała reszta drużyny. No i teraz mecz sezonu. Jeżeli zdobędziemy, słuchajcie, tutaj puchar Hiszpanii, to ja uznam ten sezon za udany, bo e, to będzie trofeum w rękach Majorki. Ale. E, no tutaj trzeba to wygrać. A, a gramy z niebyle jakim rywalem, e, więc będzie wyjątkowo ciężko. Motywujemy swój zespół i ten mecz będziemy oglądali, żeby dać sobie szansę e, na. No, no na jakąś, jakiś wpływ na wynik, prawda? E, poza tym liczę też, że te symulacje będą oddawały, bo moim zdaniem ta drużyna gra znacząco poniżej e, potencjału, który mamy tutaj, z, jakby z, zrobiony. Więc wydaje mi się, że może być po prostu tak, że te szybkie symulacje. Nie oddają i że do końca sezonu dużo tych meczów będziemy musieli po prostu obejrzeć. Oni grają trójką. My wyjdziemy na nich tym ustawieniem z dwoma napastnikami. Rajkowicz sorry, Damy tutaj tego Morio, młody gra w finale i zobaczymy, jak sobie poradzi. Chociaż nie, Rajkowicz zagra mimo tej gorszej dyspozycji. To jest, słuchajcie, dla niego mecz. Jeden z ważniejszych, więc niech wystąpi, patrzymy na ławkę. I tak, na pewno potrzebny będzie Iwi Lopez, co do tego nie mamy wątpliwości. No, i wychodzimy w ten sposób. Nie, wychodzimy w inny sposób. Zagramy jednym napastnikiem i zobaczymy, jak ten jeden napadzior sobie poradzi. Uważam, że Simon jest lepszym rezerwowym, bo on ma tę praktykę z z Napoli, gdzie y, dużo ekspertów też opowiadało o tym, jak m.in. Y, on y, przygotowuje się jako rezerwowy do, do spotkań, kiedy to wie, że wejdzie za Wiktora Osimena na te 20-30 minut, analizuje dogłębnie każdego rywala, w dodatku analizuje rywali, którzy mogą się pojawić też w czasie, w którym on będzie na murawie, y, więc y, wydaje mi się, że E, wydaje mi się, że, że tutaj naprawdę e, to jest piłkarz, którego warto na ławce mieć. Rozpoczynamy od e, odważnego ataku, e, ale niestety nie udało nam się nic z tego, i teraz bardzo dobrze e, poradził sobie u nas e, Antonio e, Silva, czyli po prostu dla nas to jest Silva, a teraz dziura w obronie. E, dobre to zagranie, no i niestety Memphis Depay ładuje piłkę do siatki. Piłka w ogóle zagrana za plecy naszych zawodników z tyłu. E, niedobrze, ale. Nie poddajemy się, szukamy tutaj możliwości yy, tego, jak powinno to wyglądać. Dośrodkowanie z bocznej strefy nie wyszło. Gra Borges w ogóle. Mogłem dać teoretycznie Czerkiego, ale. Ale wydaje mi się, że Czerki też będzie dobrym asetem z ławki, kiedy to przejdziemy na pewno na inne ustawienie. No, już widząc to, co się dzieje, prawda? Patrzymy na naszych rywali. Próba zagrania do środka. Teraz świetnie przegrana przez nas, no ale potem traci piłkę Fatału. No, to musi być lepsza akcja skrzydłowego, i to będzie 2-0. Na szczęście nie. Rajkowicz broni. Brakuje tego potencjału w ofensywie, tak jak się mogliśmy spodziewać. Ale ja liczyłem, że dzięki temu, operujący między liniami Florentino, będzie tym piłkarzem, który po prostu będzie. Wszystko czyścił, a przed pola nie ma, no i nie ma ataku, nie ma co się dziwić, ale teraz atakujemy Fresneda przy piłce. Eee, zagranie do Burkesa, wycofanie jeszcze, jest Garcia, jest próba otwarcia tej gry, ale brakuje nam jednego zawodnika z przodu ewidentnie. Chociaż teraz ta akcja potoczyła się świetnie. Nuno towarzysz. <laughs> przepraszam, podłączający się do gry. Nie wiem, kto z asystą, przyznam szczerze, eee, po ocenach. Wnioskuję, że to mógł być Angelino, ale nie jestem przekonany, ale akcja wyglądała naprawdę dobrze. Fajny teraz przerzut. E, atakuje Fatau. E, jednak osaczony przez rywali, ale teraz dobrze ta piłeczka krąży. E, Garcia próbował otwierać grę e, strzałem, niestety nie wyszło. E, natomiast na razie zaczęło to wyglądać lepiej. Mimo wszystko uważam, że powinniśmy dokonać zmiany, powinniśmy e, przejść tutaj po prostu na formację. Yy... Nie tą, tylko 4-1-1. Nie, zróbmy sobie tak, zostańmy przy tym. Florentino po prostu wyjść wyżej. Yy, jako SP. Nie, jako SPO. Odważniej, odważniej. SPO, tylko ty zostaniesz tu, a Garcia na razie zagra tę wyższą pozycję. I wydaje mi się, że to jest yy, coś, co powinno nam naprawdę pomóc, że ten jeden zawodnik będzie już pod napastnikiem, a Garcia dobrze w tym meczu otwiera. Ta dziesiątka naprawdę jest widoczna jako architekt gry, więc liczę na to, że będziemy w stanie z tego naprawdę jeszcze coś wycisnąć. Jest 50 minuta, bardzo groźna była ta okazja, tam świetnie nasi zawodnicy, teraz zły ten strzał i zobaczmy, jak będziemy w stanie zacząć. Fresneda, no ale to nie można tak zagrać. Tak to nie może wyglądać, po prostu nie może obrońca stracić w ten sposób, ale teraz jest Borges, nasz wychowanek Borges łamie do środka, ale no nie był w stanie nic z tej akcji zrobić. Zobaczmy, Memphis Depay, to jest gol i to musi być, yy, oj, 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 przepraszam, to nie to, tylko yy, przejść do symulacji i to musi być od razu pauza wzięta yy, i zmiana, przejście na 4-3-3 ofensywne od razu. Pyk z dwoma środkowymi pomocnikami Garcia schodzi niżej. Tu pojawi się Szerki Fatał zostaje zmieniony. Tylko pytanie: jakich ja zmian chcę rzeczywiście dokonać? I nie, Fatał zostanie, ale Borges zostanie zmieniony przez Ifiego Lopeza. Więc dwie zmiany Czerki wchodzi. Od razu szybka reakcja i zobaczymy, jak ona się tutaj. No, co nam to, no ale jeżeli my tak. Wow, fajnie. Stop, czyli to był faul raczej, nie? No ale tu, tu, tu to po prostu jest taki potencjał tego Atletico, że, że, ja nie widzę dla nas troszeczkę ratunku w tym meczu. Nie będę ukrywał, że, że, że tutaj jest, jest zwyczajnie bardzo, będzie ciężko cokolwiek podziałać. No, kolejny gol. Nie ma, nie ma, nie mamy tych argumentów, nie mamy tego potencjału, żeby się zbudować jeszcze na poziom takiego zespołu jak Atletico. No po prostu po prostu tego w nas jeszcze nie ma i trzeba ten stan zaakceptować. No problem jest tylko taki, że my bez tych europejskich pucharów, no to tak naprawdę zrobimy troszeczkę krok wstecz yy, i to będzie problem. No ale teraz to już jest bicie konkretne, e, pozbawienie nas e, tego zawodnika e, defensywnego bardziej, no to jest duży problem, zobaczmy sobie bardzo ofensywne ustawienie, tu zrobimy jeszcze zmiany, e, więc wejdzie z Simeone na pewno, e, w dodatku chciałbym, żeby tutaj jeszcze pojawił się Musach, i Dani Sebajus może może wejść, więc zmieniamy jeszcze środek pola, no bo tam będzie trzeba pobiegać, trzeba będzie pobiegać, bo przechodzimy tutaj na tą skrajnie ofensywną formację, no i zobaczymy czy w te 10 minut będziemy w stanie coś tutaj jeszcze zadziałać, no ale widzimy też kogo oni mają z przodu, widzimy jak to wygląda, no i jest tam po prostu moc, ale zobaczmy, jest akcja z prawej strony, pojawił się Fata, Uuu, dośrodkowanie, no ale za szeroko. Za szeroko, niestety, nie wiem kto to uderzał, yy, bo nie spojrzałem na numer, bo patrzyłem czy to, czy to wyląduje w siatczyce, ale nie wylądowało, teraz fajne zagranie, ale niestety spalony. No gramy tutaj turbo ofensywnie, staramy się jeszcze coś podziałać, ale nic nam z tego nie wyjdzie, Atletico wzniesie puchar. E, zapomniałem nawet ten puchar zobaczyć, bo, 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 dru... bo, bo powiem tak, to nie jest druzgocąca porażka, ale jest bolesna, no bo jak już jesteś w finale, no to liczysz, że uda się tutaj wygrać, ale teraz pojawia się problem, e, no bo przed nami starcie z Osasuną, tutaj naprawdę e, trzeba teraz zacząć wygrywać i na tych zwycięstwach się skupimy w kolejnym odcinku kiedy też musimy zobaczyć wymagania zarządu odnośnie naszej drużyny żebyśmy wiedzieli e, no których juniorów brać, bo to jest ten moment, kiedy trzeba podbić ocenę ogólną.